Halo, dzień dobry, witam ludziska w kolejnym odcinku z F1. No i przechodzimy do kwalifikacji. Mamy Grand Prix Niemiec. Tor nawet przyjemny. Nie powiem, że tak powiem, nie powiem, nawet całkiem spoko. Udział w tłoku. No i zobaczymy tak naprawdę. O, pogoda nie dopisała od razu. Kwalifikacje w deszczu i to takim dosyć ulewnym, więc będzie duże wyzwanie coś ugrać na Niemcach. No miejmy nadzieję, że jakoś ujdzie nam. Kimi Räikkönen porwany przez ufolutków standardowo. O, Fernando Alonso. Tego bardzo dawno nie było, wygląda taki rywal leśny. Kanapka drwala z McDonalda. Rio Harianto tłumaczący cholera wie co tak naprawdę. I Carlos Sainz Jr. również przechwalający się, że o, skopię dupę w Grand Prix Niemiec, na pewno zrobię im harakiri, tralalala. Zobaczmy w ogóle jak to wygląda. No jest ulewa totalna. Cholera. Ktoś już wyjeżdża. Kto to wyjeżdża? O, Williams. Williams wyjechał pierwszy. Felipe Massa próbuje swoich sił. Ja może przewinę troszkę czas. Może poczekamy, aż na tym torze się zrobi minimalnie lepsza pogoda. DJ oczywiście pogrywa zajebiste nuty. La 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 la. Lala, dawno nie walczyliśmy też o jakieś lepsze pozycje. O, tłoczny na torze. O, spróbujmy może teraz. A jakie są opony na odpowiednią mieszankę? Rozumiem, że pewnie chodzi... Aha. A no widzicie, czyli już są przejściówki. Już byśmy popełnili błąd, wyjeżdżając na full wetach. No nic, próbujemy swoich sił w GP Deutsche. Może jakoś coś ugramy. Dobra. Ojej, już czuję, że po prostu boli cię ślizga. Pierwszy zakręt już mnie zniosło. Przypomnę, że na mokrej nawierzchni jeździ się całkiem inaczej niż na suchej. To jest cały problem. Naprawdę zobaczymy, ile Sauber jest wart. Wielki test dla Sauberków, dla Saubera, właściwie jednego, gdyż mój kompan Ericsson no totalnie leci w chuja, nic nie ugrywa i nic nie ugra pewnie przez dłuższy czas. Swoją drogą, o, to jest masakra, chyba powtórkę sobie włączymy. Swoją drogą dawno nie było jakby wyścigu w deszczu. No nie będzie dobrze, nie będzie dobrze, ja już to czuję. Teraz to już całkowicie po bandzie dałem. Ostre było to hamowanie. No masakra. Warunki totalnie niesprzyjające. Chociaż teoretycznie boty na deszczu jeżdżą wolniej, więc wypadałoby wykorzystać szansę swoją i naprawdę przejść do Q2 i coś naprawdę powalczyć konkretnego. Przydałoby się w końcu dojechać na jakimś pole position, bo jak na razie wszystkie trasy, które przejeżdżamy, kończymy gdzieś tam oczywiście w punktowanej strefie, ale pole position jeszcze nie miałem.
Według rozpiski zajmuje pierwszą pozycję. No ciekawe. No tutaj Magnussen troszkę mnie zwolni. Niestety. Spróbujemy go wyprzedzić może. Magnussen puści czy nie? Puść mnie Magnussen. Bardzo dobrze. No Palmer tutaj strasznie też coś nabroił. Ale ten zakręt przejechałem dosyć dobrze. Oczywiście Hamilton nie wyprzedził już. Hamilton zrobił lepszy czas, ale spróbujemy walczyć. Tak jak mówiłem, jest szansa, by na tym deszczu naprawdę ugrać jakąś wyśmienitą pozycję dla siebie. Oczywiście to są kwalifikacje Q1, więc jak na razie jeszcze nie walczymy o top 10, ale już jest szansa, by przejść do Q2, więc wiadomo, im lepsza pozycja w kwalifikacjach, tym większe szanse na zdobycie jakiegoś sensownego miejsca w samym wyścigu, a fajnie by było w końcu naprawdę stanąć na podium i większą sumkę punktów zebrać. Dobra, no myślę, że już nic na razie nie poprawimy. Nie wiem, jak te warunki pogodowe tutaj będą wyglądać, czy to się w ogóle jakoś polepszy. No czasu to niewiele zostało. Także o, i trzecia pozycja to jest naprawdę mocna pozycja. Oczywiście tylko Mercedesy były nas lepsze. Za nami jest McLaren, Honda, Scuderia, Sahara. Zespół Haas bardzo ładnie pocisnął w Q1, przechodząc również do Q2. Także powolutku zaczyna się zagęszczać. No i przebijmy sobie ten czas. Ilu zostało fighterów? Chyba 16 pozycji, tak. 16 pozycji przewiniemy. Są przejściówki. Nigdzie tutaj jeszcze chyba się nie odważy założyć jakichś innych opon, chociaż ten tor na pewno będzie przesychał. No nic, spróbujemy. Spróbujemy wyjechać na jedno szybkie okrążenie. Na szczęście mój team zmieni mi opony, bo ja tam za szybko klikłem, nawet nie przeczytałem, o co chodzi. Dobrze, że Sauber pomyślał. No ale to niestety już teraz z niekorzyścią dla nas jednak, bo na mokrym torze, jak widzieliście, w Q1 zająłem trzecią pozycję, a na suchym już takiej dobrej pozycji na pewno nie będzie, chociaż postaram się cokolwiek wywalczyć tutaj, by przejść do Q3. Bo w Q3 biją się same giganty, a jeżeli już przejdziemy do Q3, no to uważam, że Niemcy będą dla nas bardzo łaskawe. No i patrzcie, to są właśnie boty, to jest właśnie idiotyzm czasem F1 na 2016, że Skubaniec po prostu nie zjedzie. On będzie jechał swoim torem, Kutas pieprzony, Palmer, frajer zajebany, jeszcze żółta flaga. No i tym samym Palmer zniszczył nam okrążenie, trzeba będzie pojechać jeszcze jedno. No tutaj też się tak średnio zmieściłem, ale tak jak powiedziałem, trzeba będzie pojechać jeszcze jedno okrążenie, żeby troszkę się poprawić, bo jednak no, będę czuł duży niesmak zachowaniem Renault. Ale takie są właśnie te boty. No, 13 pozycja według teamu by ich satysfakcjonowała. Przypomnę, że do Q1, a raczej do Q3 wchodzi 10 pierwszych bolidów, 10 pierwszych kierowców. No nie wiem, czy mi się uda wbić do tego Q3. Jeżeli bym przejechał jedno dobre, szybkie okrążenie, to jak najbardziej. No nic, jedziemy jeszcze raz, bo tam to było niestety nieudane. Mam nadzieję, że tym razem nikt nam tutaj nie przeszkodzi. Kto tam jedzie na przodzie? Jakiś Haas. Może to jest Groszek. Ciężko powiedzieć. Pierwszy sektor na fioletowo, czyli bardzo dobrze.
bardzo ważny jest ten zakręt właśnie tutaj. Jeżeli ten zakręt się przejdzie w miarę dobrze, a przejechałem go wyśmienicie, bym powiedział, to to jest szansa naprawdę wbić się do top 10, do Q3. A tutaj, żeby Grosjean, czy to jest Grosjean, czy to jest Groszek? Wydaje się, że to jest Groszek. Najważniejsze, żeby Groszek tutaj mi nie przeszkadzał w szybkim okrążeniu. Drugi sektor niestety już nie był na fioletowo, więc w tym drugim sektorze tracimy gdzieś ten czas. Też bolid nie jest wcale znowu taki szybki, chociaż oczywiście co jakiś czas staram się ten nasz bolid tutaj ulepszać. No i zobaczmy, wyjeżdżamy na prostą i utrzymujemy się w chwili obecnej na drugiej pozycji, no ale jeszcze przypuszczalnie te największe koksy nie wyjechały na tor, więc no już spadliśmy na piątą pozycję. Zamian do kupy, szósta pozycja, więc całkiem spoko. No i spójrzcie na to, Jolyn Palmer z zespołu Renault wszedł do Q3. Haas również, Grosjean. No, ale nie ma Hamiltona w ogóle. Hamilton odpadł. Hamilton w ogóle pojechał na oponach przejściowych. No, niewiarygodne rzeczy się dzieją w Niemcach. No dobra, moi drodzy, te kwalifikacje będą wyjątkowo długaśne. No i co by tu powiedzieć? No, przewiniemy sobie ten czas. Pojedziemy naprawdę na jedno kółeczko. Jakie mamy opony założone? Mam nadzieję, że mam założony świeżutki komplet. Te są niestety zużyte. To jest cały problem. Dobrze, no to lecimy i startujemy w Q3. Dawno do Q3 nie wbiłem się. No ale ten tor właśnie Niemiec jest taki dosyć bym powiedział przyzwoity. Więc da się tutaj coś ugrać. Dużo nam też pomogło to, że w pierwszym dniu kwalifikacji był deszcz, przez co też te boty naprawdę wolniej jeżdżą i mogłem wbić się. Oczywiście na to, że nie ma nikogo. Zepsułem zdecydowanie. Ale nie będę poprawiał. Już teraz jakie miejsce zajmę, takie miejsce będzie. Pierwszy sektor i tak udało się uzyskać fioletowy. Lepiej od Ricardo. Ciutkę lepiej. Bardzo ważne, żeby ten zakręt tutaj przejechać maksymalnie jak najlepiej. Myślę, że w miarę się udało to zrobić. No i co? No i teraz trzymać kciuki, żeby ten sektor tutaj zdecydowanie lepiej objechać. No musiałem mocno zwolnić. Gdzieś tam aerodynamicznie tracimy, chociaż tak już powtarzałem, Zauber jest dosyć spoko bolidem, jeżeli chodzi o tą aerodynamikę. Naprawdę prowadzi się przyzwoicie, przynajmniej na zakrętach. Prędkościowo oczywiście jest bieda z nędzą. Natomiast uważam, że w takich innych aspektach jest całkiem przyzwoicie. Zresztą przed tym Grand Prix, no i proszę, pierwsze miejsce nawet. Przed tym Grand Prix kilka ulepszeń nam wskoczyło. Więc bolid z automatu jest lepszy. No i słuchajcie, pierwsze pole position. Czy będzie pole position? Nie. Druga pozycja. Jednak nie. Jednak Nico Rosberg tutaj nas wyprzedził. No niewiele. Niewiele, naprawdę niewiele zabrakło. Na miejscu trzecim jest Daniel Ricciardo, na miejscu czwartym Fernando Alonso, na piątym Carlos Sainz, Sebastian Vettel, na szóstym, siódmym Daniel Kwiat, na ósmym Sergio Perez, na dziewiątym Grosjean i Palmer. Także Grand Prix Niemiec zapowiada się wyjątkowo ciekawie. Startujemy z drugiej pozycji. Jeżeli uda się tą drugą pozycję utrzymać do pierwszych dwóch zakrętów, to będzie dobrze. Natomiast no jeżeli będą te bolidy szybsze ode mnie, no nie będę walczył, bo chcę jednak na torze zostać i lepiej dowieść jakiekolwiek punkty, niż po prostu wszystko stracić. No i rywalizacja z Bottasem Kutasem, który
No niestety wygra na pewno tą rywalizację, chociaż teraz go troszeczkę podgoniliśmy, no ale Bottas nadal jest poza zasięgiem. To zdecydowanie źle dobrany dla nas rywal. No i odsłuchajmy sobie jeszcze pocztę. Łukasz wyścig na pozycji 9. No bardzo wysoko tutaj team nasz postawił, no ale też się nie dziwię, ponieważ zdobyliśmy wybitnie dobrą pozycję. No i okej, no przechodzimy do wyścigu. Słuchajcie, ja okrążenie kwalifikacyjne, to znaczy formujące, po prostu przewinę, nie będę go puszczał. Nie będziemy tracić na to czasu. Już wielokrotnie widzieliśmy to formujące okrążenie, tym bardziej, że ja ten tor, że tak powiem, znam. On wcale nie jest aż taki trudny, więc jak tylko rozpoczniemy wyścig, to zaraz będę to formujące okrążenie usuwał. Zwiększę sobie ilość paliwa. No, ciężko mi też powiedzieć, ile tego paliwa to zużyjemy. Może damy tyle. Bo naprawdę nie wiem, czy dużo będziemy zużywać, czy nie. I od razu... Ojojoj. Od razu pomijam okrążenie formujące, tak jak wspominałem. Szkoda czasu. Tym bardziej, że słuchajcie, bardzo długie kwalifikacje mieliśmy. I... dlatego pominę. No i startujemy. Słuchajcie, start bym powiedział chyba nie najgorszy, chociaż tam się jest z tyłu za nami kotłowanko. Tutaj już chcieli nas zepchnąć. No Rosberg uciekł, ale utrzymaliśmy drugą pozycję, więc nie jest źle. No i teraz tylko tą drugą pozycję utrzymać. Jakie mam opony założone? Opony mam założone zużyte i to jest największy problem. Jest duży problem, ale Rosberg wyjątkowo nie ucieka. Spójrzcie na to. Ojojoj, coś słabe tempo Rosberga. Przesadziliśmy i to ojojoj, i to bardzo mocno. Ktoś tutaj mnie atakuje. Zrezygnował. Rosberg uciekł. No, przesadziłem na tym zakręcie, no niewątpliwie przesadziłem i to dosyć mocno. No, boli mnie to, że nie zakładałem te opony zużywane. No, Rufi kiedyś mi tłumaczył, jak to z tymi oponami jest, że bodajże oni zakładają opony z drugich kwalifikacji, co jest moim zdaniem idiotyzmem. Powinni zakładać opony z tych kwalifikacji, które się dojdzie, czy na przykład jeżeli dojdzie do Q3, czy do ostatnich, to z tych ostatnich opony powinny zakładane, no ale niestety jakoś inne są te zasady, nie wiem, dziwna sprawa. Jeff oczywiście już nas poinformował, że możemy do pit stopu, do pit lane'u zajechać. Nie wiem, jak tam było z tym planowanym pit stopem, ale on był jakoś szybko zaplanowany. Okno boksu, czwarte, szóste okrążenie. No, bardzo ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Mamy dużo paliwa, więc można sobie pojeździć na tej szybszej mieszance. No i doganiamy po malutku Rosberga, chociaż Rosberg raczej już będzie poza naszym zasięgiem. O dziwo, miejsce trzecie teraz okupuje Carlos Sainz, chociaż na miejscu czwartym prawdopodobnie jest Fernando Alonso, który stracił to miejsce. Nie wiem, jak wygląda dalsza stawka, ponieważ no, jedziemy wyjątkowo z przodu. To jest przełomowy odcinek na kanale z F1 2016, gdyż ten odcinek może zakończyć się pole position pozycją jakąś, właśnie jedną z trzech tych najlepszych, choć oczywiście to dopiero drugie okrążenie, więc jeszcze się może dużo zdarzyć. Jeszcze oczywiście będzie zjazd do pit lane'u. Od pit lane'u tak naprawdę dużo zależy, to pit lane tak naprawdę zweryfikuje, jak to będzie wyglądać. I widzę, że mam problem z lewą oponą. To dosyć poważny problem z lewą oponą. Zjedziemy niestety na tym okrążeniu. Nie wiem, co się stało z tą lewą oponą, że ona tak bardzo się zużywa. Czym to może być spowodowane? Szczerze powiedziawszy, nie wiem.
ale nie wygląda to zbyt dobrze. Dziwna sprawa. Może zaważyć na zwycięstwie lub na jakiejś dobrej pozycji. Też wiadomo, że szybsza mieszanka, tym szybciej się zużywałem te opony. Jest także większe obciążenie bolidu. To wszystko też sprawia, że nasz bolid jest dociążony i bardziej te opony się zużywają. No nic, no, przykra wiadomość, ale musimy zjechać do pit stopu. Niestety. Nikt z nas do pit stopu nie zjeżdża. No to kiepsko. Widzę, że raczej strategia Saubera chyba nie wyszła na dobre. Tak jest, nikt do tego pit stopu nie zjechał. Straciliśmy drugą pozycję, jesteśmy na pozycji ostatniej. No i oczywiście dostaliśmy informację od Jeffa, że na tym komplecie opon musimy skończyć wyścig. No, wydaje mi się, że raczej chyba nie będzie takiej możliwości. No nic, no zobaczymy. No, jestem ciekaw, jak po tym pit stopie się ułoży ten wyścig, gdzie będziemy tam zajedziemy, na jakiej pozycji skończymy. No, przed nami oczywiście maruderzy. To raczej nie jest wyzwanie. A zastanawiam się, co się stało z tą oponą, że ona tak bardzo się zużywała. No prawdopodobnie tam był jakiś defekt mechaniczny. Może spowodowany właśnie wyjazdem przy tej dużej prędkości za tor. Choć też czytałem, że najlepiej omijać te tak zwane tarki na poboczach, bo one podobno bardzo opony zużywają i lepiej je po prostu omijać. Ktoś już zjeżdża do pit stopu, dopiero teraz. No, w chwili obecnej 19 pozycja. Przed nami bardzo duże kotłowanko. Rio Haryanto w natarciu z Magnusenem i z Batonem. Baton tutaj wyprzedzał Magnusena. Oj, bardzo wąsko. Oj, co tu się dzieje? Co tu się cholera wyprawia w ogóle? Matko święta, czy wy to widzicie? Haryanto uderzenie, kontakt z Magnusenem. Nie chciał popuścić do samego końca. Teraz też nie chcę popuścić w ogóle. Strasznie te boty są agresywne. Oj, znowu kontakt był. Nie wiem, czy to nie spowodowało jakiegoś uszkodzenia opony. Baton strasznie wolno na tej prostej, Magnusen go wyprzedzał. No, dziwne zachowanie botów. No ale okej, no i lecimy. Pozycja 18. Nico Rosberg bije rekordy. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście te opony wytrzymają. Jest to oczywiście mieszanka twardsza, są to mediumy. Tutaj Magnusen na softach wyprzedzony tak dosyć brutalnie, bym rzekł. I 14 pozycja, lecimy za Batonem, który leci na super softach. No może być problem z dogonieniem go. Na razie opony w porządku, aż tak bardzo się nie zużyły. No ciekawie się to wszystko przedstawia. Znowu się spodziewałem statycznego wyścigu, gdzie niewiele się będzie działo, ale jednak okazuje się, że F1 to gra po prostu nieobliczalna i tutaj wszystko się zmienia jak pogoda za oknem, także może być ciekawie. Byle żeby opony wytrzymały, chociaż tak jak mówię, no widzę, że aż tak źle nie jest.
Baton nadal na pozycji 13. Nie wiem, kto jest dalej. Ktoś już do pit stopu zjeżdża. Eriksson był chyba na pozycji 12. Alonso? Nie, Alonso będzie za nami. No i jeszcze, słuchajcie, Baton musi zjechać do pit lane'u, więc czwarta pozycja jak najbardziej w naszym zasięgu. Alonso na softach, większej mieszance i widać to, że jest dużo, dużo szybszy, mimo że my tutaj grzejemy na fullu. Ale jednak mieszanka w tej grze dużo daje, naprawdę dużo daje ta mieszanka. Im twardsze opony, tym gorsze tempo. To jest potwierdzone w 100%. Niestety. Choć oczywiście im miększa, tym lepsze tempo, ale dużo mniejsza trwałość na torze, co powoduje, że możemy przejeżdżać oczywiście dużo mniej okrążeń. No i Alonso cały czas gdzieś się tam czai na dupie. Widzę, jak tańczy z prawej na lewą, jak pijany żul na autostradzie. W końcu przeatakuje na jakiejś prostej. No Baton będzie zjeżdżał, więc bezpiecznie chyba teraz będzie zjeżdżał. Tak jest, Baton już w pit lane'ie. I jesteśmy na pozycji, słuchajcie, na pozycji czwartej. Ktoś tam jeszcze zjechał do pit lane'u. Kto to taki? Cholera, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Natomiast przed nami jest Hulkenberg. Hulkenberg na pozycji drugiej. Hulkenberg prawdopodobnie również będzie zjeżdżał i chyba wrócimy na naszą drugą pozycję, więc jest szansa tu jeszcze coś ugrać, choć zaczyna mnie martwić znowu ta lewa opona z przodu. Jak widzicie, ona ma bardzo duże zużycie. Oj, zagapiłem się, to mnie może kosztować tutaj. No, lewa opona rzeczywiście zużywa się niemiłosiernie szybko. To nie jest dobra wiadomość. Nie wiem, co jest spowodowane tym. Znowu przestrzeliłem. No i straciłem miejsce. Trzeba się skupić jednak. Chociaż Alonso jeszcze na tyle nie odjechał. Choć no nie wiem, jakie tempo będzie. Ucieka Alonso, ucieka, a my zużycie opon, no jest spore. Mamy DRS. Spróbujemy przeatakować, nie. Nie dam rady niestety. Czy będzie znowu DRS? Tak jest, mamy DRS-a. No, Alonso słabo, słabo. Ale troszkę to przestrzeliłem. No niestety, Alonso tutaj... I był kontakt, Sainz uderzył. Niestety w mój tył, przez co straciłem ten dystans do Alonso, ale nie obkręciło mnie. No, skubany Sainz chciał wykorzystać okazję. Sporo jeszcze okrążeń do końca. No, nieciekawie, nieciekawie. Ciekawe, kiedy Hulkenberg postanowi zjechać do pit lane'u. Na razie wszyscy na torze. Do lidera to tracimy bardzo dużo, także tutaj nie ma w ogóle co mówić na ten temat. Natomiast muszę zrobić wszystko, żeby do Alonso jakoś podjechać. Martwi mnie ta opona, naprawdę. Ojojoj, znowu przesadziłem. Ojo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 j
wykorzystał. Chociaż teraz jeszcze tu może atakować.
Ale moim zdaniem byłby głupcem, jeżeli by zaatakował. Nie wiem, dlaczego tak zeżera tą oponę. No to jest, kurde, no niewiarygodne. Dlaczego tak ostro ją zeżera? 30%, 10% więcej zeżarta jest lewa opona niż prawa. No dziwna sprawa to jest, naprawdę. Tak jakby cały czas był jakiś defekt na tej oponie. Widzę, że Alonso już dogania Hulka. Widocznie Hulk nie ma już tempa odpowiedniego. Myślę, że DRS za daleko. A Sainz trzyma nam się na dupie. Sainz tutaj, jeżeli to jest spierdolę teraz, Sainz ma szansę, ale chyba jednak teraz przejadę lepiej ten zakręt, zdecydowanie lepiej. Ale widzę Sańca w lusterkach, więc on na pewno nie odpuści. No, Hulk też zdecydowanie brak tempa. Alonso się już powolutku dobiera do Hulka. No, będzie przypuszczalnie zmiana opon za niedługo. No, a my po prostu trzymamy się na razie. O, Hulk zjazd do pitlane'u, no to już nie było sensu dłużej walczyć, jeżeli te opony są zużyte. No i Alonso, no Alonso, kurde, stracił troszeczkę z tego tempa, ale no nam na pewno ucieknie. A my niestety mamy problem z tą lewą oponą. Coraz większy. Sainz atakuje. No, musiało to w końcu nastąpić, niestety. No i teraz pytanie, no, trzeba to zostawić szeroko. No niestety, Sainz nas tutaj łyknął. Jest szansa, czy odpuści? Odpuścił. Alonso chyba też traci powolutku, że tak powiem, przyczepność, no ale no ja tutaj niestety też, no nie za dobrze jest tą oponą. Jak tam paliwo w ogóle? Paliwo mam jeszcze od groma. Ale dlaczego tak tą oponę zżera? Nie wiem. Słuchajcie, nie mam pojęcia. To jest naprawdę dziwne. Aż dwukrotnie większe zużycie na lewej stronie niż na prawej. To samo się działo na mieszance super softowej. Sainz za niedługo przeatakuje znowu. Jednak chyba za daleko był, chociaż nie, schował się jednak. Teraz będzie atakował jeszcze. Zaraz, nie widzę go, nie widzę go, a i wepchnął się brutalnie. Skubany Sainz, no masakra po prostu. No to było do przewidzenia. No lepsze tempo. No i tak, że się utrzymałem na tej trzeciej pozycji. Kto jest za nami? Za nami jest Vettel. Właśnie dostaliśmy informację, że Vettel ma problem z samochodem i będzie wolniejszy. Więc może tak łatwo nas nie dogoni. A my spróbujemy powalczyć z Sainzem, bo jak widzicie, wcale takiego dobrego tempa nie ma. Teraz my atakujemy. No i odzyskaliśmy trzecią pozycję.
Słuchajcie, jeszcze trzy okrążenia do końca. No, ten zakręt nie wychodzi mi w ogóle. Ale Sainz był za daleko, żebym mógł cokolwiek zrobić. Ale on w końcu przeatakuje. W ogóle zauważyłem, że ta lewa strona w ogóle znacznie bardziej się zużyła od prawej. Bo spójrzcie, co się dzieje na tylnej oponie. Ona również o jakieś 5% jest bardziej zużyta. Nie wspomnę już o tym przodzie, gdyż lewa strona na przodzie no to jest jakaś masakra. Zaraz będzie 50% do 33%, więc to jest ewidentnie coś musi się dziać, jest jakiś defekt. Chociaż jako tako w tej grze takie defekty nie występują. Twórcy nie zapowiadali czegoś takiego, ale to jest dziwne. Sens chwilowo odpuścił. No już mam 50%, ale wytrzymają. To opony powinna to opona wytrzymać do końca wyścigu. Cały czas ubolewam nad tym odcinkiem z Australii, z Red Bull Racing, gdzie po prostu na pograniczu 85% na oponach dojechałem do mety. No ale niestety przypadkowo wywaliłem odcinek. No i tutaj przegrałem już. W tej chwili Sainz był lepszy, chociaż jeszcze może coś ugramy. Brzydko tutaj ściąłem. No ale Sainz, oj, coś się posypało. Posypał się spoiler od nas. Jeszcze było uderzenie oponą. No, Carlos Sainz, ostry zawodnik. 53% zużycia, 40 na tyle. Dziwna sprawa z tymi oponami. Alonso w ogóle już uciekł. Alonso już uciekł bardzo daleko. No i przedostatnie okrążenie. Dwa najważniejsze zakręty to właśnie ten. I zaraz po tym szybkim tutaj na wróciku będzie kolejny zakręt, który też jest bardzo ważny. Jak z tym z paliwem? Paliwo bardzo dobrze. Ale opony, ta jedna strona to jest rzeźnia. Bardzo nierówne zużycie jest na tym torze. Choć może to jest wina bolidu, który po prostu no jest jaki jest, tak? Bo szczerze powiedziawszy, grając karierę inną, na drugim koncie, jeżdżąc w innym teamie, to nie przypominam sobie, żeby te zużycie opon było takie nierównomierne na tym torze. Że to coś w tym jest. No i jeżeli dobrze pójdzie, no to wskoczymy na podium. Dobrze, że spokojnie wytrzymamy. Rozpoczynamy zresztą tak ostatnie okrążenie. Wolniutko, bo wolniutko. 61% do 41% i 45% do 38%. No, ciekawe. Naprawdę ciekawe. Tak jest, że zdaję sobie z tego sprawę i to jest też, myślę, bardzo ważne okrążenie. Bo prawdopodobnie dojedziemy na trzeciej pozycji. Jest to już druga część, druga połówka. Ojojoj, zepsułem. No, nie dojedziemy. Przechwaliłem się. Za szybko się pochwaliłem, no kurde, no dobra, mniejsza z tym, czwarta pozycja to też dobra pozycja, czekajcie, jeszcze spróbuję zaatakować, nie, tutaj już jest za wąsko, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. Przecież Sainz wcale tak dobrze nie jedzie, no nie da rady.
czwarta pozycja, myślę, że to jest bardzo dobra pozycja jak na Saubera. Była szansa na podium. Była szansa na podium, natomiast jest czwarte miejsce. Druga część sezonu, myślę, że w końcu na jakimś torze uda nam się uzyskać właśnie top 3 i będzie jakiś pierwszy puchar. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym za jakiś czas, prawdopodobnie gdzieś do tygodnia, bo, że tak powiem, na przestrzeni tygodnia staram się nagrać odcinek, wyrenderować go i wyrzucić, więc gdzieś za tydzień, może ciutkę wcześniej pojawi się kolejny odcineczek. Także trzymajcie się cieplutko, hej, hej, pa, pa. After this round of the World Championship, here's how things look in the driver's table. It wasn't the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced. Moving on to the driver of the day then, Anthony Davidson, who would you go for? That's got to be the Flying Finn. Wait, how many Flying Finns have we had now? Anyway, I'm talking about Bottas this time. Just great raw speed, and a good job in traffic as well. And here's how things are shaping up in the Constructors' Championship. Mercedes have extended their lead at the top of the standings. Meanwhile...